Cześć wszystkim, znowu PM7, znaczy trzecią Kamayui. Dobra, wytrzymałem dwie sesje w tamtym miejscu. Mamy prawie 14 poziom. Generalnie XP się spoko do 11 poziomu, a potem XP tak spadają, nie wiem, z 20% za zabicie do 3% za zabicie. I potem już się robi naprawdę ślamazarna robota. Więc jest 13 poziom. Staty ma nie najlepsze. Ale coś jeszcze wymyślimy, żeby ją troszkę podlevelować. Czekajcie, coś chciałem wspomnieć. A, chciałem porównać wasze ataki. Ty masz siłę 36, ty masz 35, Ior ma 33. A Ior wydaje się i tak wszystko miażdżyć. Dobra, zobaczcie, ile tu mamy rzeczy. To może jedźmy po kolei od góry. Dzisiaj będzie taki wesoły odcinek z naszymi ulubionymi bohaterami. Chcesz walczyć z potworami? Czyli sprawdziliśmy, że umie, ale tak lorowo. Już to właśnie robiliśmy. Precise chakras. Red cocoon garb. Dragon orb pendant. Okej. Okay. Jeżeli będziemy mieli czas, to się tym zajmiemy dzisiaj. Dobra. Avaros pytał się Katorit, co umie robić i dowiedział się, że nic. Więc stwierdził, że tak, że zrobi jej coś, jakiś unikatowy ekwipunek, dzięki czemu będzie mogła walczyć. Znaczy, pomagać Jijisanowi, ale wiemy, o co chodzi. Dobra. Precise Chakrans. Nie są jakieś super mocne. Mają 10 kryta, okej. Okay. A ten Magic Dart. Mają obrażenia Void. Oba z nich się przydadzą. Red Cocoon Grab. To jest coś, co musimy odblokować w nowej miejscówce, którą właśnie znaleźliśmy. Nie jest jakiś ani super złe, ani super dobre. A więc jak będziemy mogli, to to zrobimy. A przy okazji, czy mamy jakieś rzeczy, które możemy poupgrade'ować za darmo, znaczy za Earthstone? Strong Giant Fist. Bo daje bonus do HP-ków. Dobra. Właśnie, co zajmuje, co kosztuje upgrade Knight's Medal? Earth i Fire. Czy mam jakieś rzeczy do rozwalenia na... Trochę mam tego, trochę tego, trochę tego. A poza tym, no nie za bardzo. Są dwie broken katany. Dobra. Akcesorium. Knight Medal. 4, 5. Opłaca się, opłaca się. Jak skądś będę mógł wytrzasnąć jeszcze Firestone, to to po farmie. Dobra, i zobaczymy. Hmm.
No, to teraz będziesz musiała mordować przeciwników, jak się patrzy. Tak, Katorit podziękowała za te czakramy, które jej zrobiliśmy. Właśnie. Sklepik, sklepikunio. Czy mamy... Mamy rzeczy na sprzedaż. Dobra. Czy stać nas na jakieś zakupy? A, Judgment Stone jeszcze musimy ulepszyć. A nie, ten Icicle Study. To za chwilę. Clove. To mógłby być jakiś upgrade. Magical Armor, meh. Chociaż moglibyśmy Myrtilowy set zebrać dla kogoś. Magician Shoes. Chyba nie potrzebujemy. Dobra, akcesorium. Night Medal. Stać nas na kolejny Night Medal. Weźmy. Night Medal zawsze się przydaje. Dobra. Upgrade weapons. I tak, Icicle Study. To jest drogie. Nie stać nas. Będę musiał pofarmić rzeczy na to. Dobra. Poczekaj, Mikiu. Jesteś ostatnia w kolejce. Na razie ta pani coś nam chce powiedzieć. Nie dobra, Lisz. Uspokój się. Idź sobie zjeść Snickersa. No, chyba jesteś głodna. Kto pytał, Lisz? Kto pytał? Lisz, z tego co póki co byłem w stanie go doświadczyć, to nie. A, grochem o ścianę. Ta kobieta nie przyjmuje słowa, nie. No, to jest na pewno mistrzem Awaru. Jeżeli władasz sztućcami tak jak swoim młotem, to tak, no, bez problemu możesz go wpuścić na salony. Myśli, że dostanie oświadczyny. Dostanie antyoświadczyny. Hehehehe.
Jak to? いちずなところも嫌いではありませんわ。わがままを言うならば、その墓場を私に向けていただければ言うことはないのですが。 Okej, Lisz, to już nie jest... Lisz, to już nie jest upartość. Po prostu Lisz to jest simp. Żeński simp. Więc mówisz, że jest szansa. このやり口ではダメのようですわね。いいでしょうか。我が主は女神です。そうであるが以上、これからは相応の立場と敬愛を求められるでしょう。神にふさわしい振る舞いと。アヴァロン。アヴァロン nie jest wierzącym, Aparo jest apostołem. Ale za to jaki inżynier? Grozisz mi? Czekajcie, muszę to popić, bo już po prostu żenada już mnie... ラウロソ領主という立場であれば、民衆をあなたを女神にふさわしいものとして、戦法を抱くでしょう。位の高い立場を持つ者だからこそ、女神と懇意にすることができたと思わせることができるのです。
ですが、それも私の価値の一つですわ。 Nie, Avaro, co żeś zrobił? Odnoszę wrażenie, że jego jednak bawi ta sytuacja. Bardziej niż żenuje. To źle. Przynajmniej w tym miała rację. Lish znowu napastowała Avaro, tak, mówiąc, że jest jego żoną i tak dalej, traktując go jak męża, a potem zaczęła jakieś głupie wymysły robić, że tak, że ich mariaż byłby politycznie poprawny, ponieważ dzięki temu przysporzyłoby bardziej animuszu to, że Lord Lauruso jest apostołem Fii, ble, 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 ble i... Jeżeli chcecie żenady, to puśćcie sobie to, nie będę więcej o tym mówił. Dobra. Ior, co ty tu chcesz? お、すごいごちそうだね。今日って何かのお祝いだっけ?日頃の感謝の気持ち、特に意味はない。お、jak miło z twojej strony, Ior. Itadakimasu. Dziwi mnie, że nigdy nie przynosisz sobie jakiś na piersiówki czy coś. O nie. Nie podoba mi się ta sytuacja. Iyo, yappari ryori ga suki.
Czy Yor się uśmiecha? Wygląda na to, że się uśmiecha. Naprawdę rzadki widok. No, na pewno lepszy cel niż żeby pozabijać wszystkich, tak jak wcześniej robiłeś. Mikiju pójdzie tam, gdzie będzie kasa. A to ciekawe. Aż tak polubił Ford, że nawet bardziej niż Mikiju. もちろんミケヨが一番。 でも距離が離れたとしても血がつながっていなくても家族なのは変わらないから故郷を離れたとしてもイオの最初の故郷は天狗断層そこを第一だと思う気持ちももう変わらない。 A w takim razie znaczy, że nie jest najważniejsza. Trzeba by jakiegoś innego kota znaleźć. Ior chyba nie należy do takich, co mówią zbyt dużo. Chociaż teraz się sporo otworzył przed kapitanem. O nie, Yor.
と撫でて。Właśnie Awara dostanie niestrawności na samą myśl o tym. Ior zrobił przyjęcie, żeby podziękować tak wszystkim za to, jak dobrze się czują w fortecy. A potem Avaro zaczął z nim tak na osobności gadać, co tak planuje na przyszłość. Ior powiedział, że planuje zostać w fortecy, ponieważ tak, to jest jego rodzina, to jest jego nowy dom i planuje tutaj gotować i bronić tej fortecy, ile będzie mógł. Nawet gdyby Mikiu miała opuścić fortecę, żeby powiedzmy, nie wiem, gdzieś magii się uczyć, to Ior jednak tak bardzo polubił to miejsce, że nawet zostałby. Byłby bardzo smutny, gdyby Mikiu odeszła z fortecy, ale mimo to nadal by wolał tutaj zostać. A potem coś powiedział, coś co prawie zwymiotowałem, więc nie powtórzę tego. Dobra, jedziemy dalej. O, to jest dobra scenka. To brzmi trochę na artystyczną rekreację jakiejś sceny. Ten nie o kim mówił. 結局はお前も誰かの世話になっとるじゃねえかってな。だから俺様もつい突っ込んじまった。仲間との交流は仕事の出来栄えにも関わってくる。見栄を張って格好つけるのはやめておけと。ごくり、そうしたら、なんて。慣れ合うのはごめんだ。表面だけの付き合いなんか望んでいない。だったかな。仕事をして報酬をもらう。あんたとの関係はそれだけど返されちまった。ここだ。誰とも群れない孤高のハーフエルフだよ。とどめに。あんたの手なんか借りない。俺は一人で行ける。これまでも。そして。これからもな。とか抜かしてたら、あれは傑作だった。Komentarze dieta są zbędne. Avaro zaraz się popłacze. もっと、もっとアバロの若い頃の話を聞かせて。いいぜ。俺様が知っていることなら何でも教えてやろう。特に。Avaro no hazukashii rekishi o na. Dawaj diet. Wszyscy chcą je słyszeć. Nie tylko Fia. A, Avaro da. Nande koko ni? なのにまだ全然アバロのこと知らないなって。
それじゃいけないと思ったの。だから昔のアバラを知っているディートに聞いてたんだよ。Świetny pomysł, Fia. Ale Diet jest dużo bardziej bezstronny. Tak, Fia nie ma żadnych żenujących historii poza tymi, które już otworzyła. ってのは変化するもんだ。その中でも年を取るってのは一番わかりやすい。俺様が出会ったばかりの頃のアバラは誰ともつるまず尖ってたな。とにかくカッコつけることに命かけてるやつだった。人生は死ぬまでの暇つぶしだよな。O, Avaro był emo za młodu. Jakie typowe. に生きてねえガキだってのに何言ってるんだこいつと思ったら、あ、uwierzyłbyś wtedy? 昔のアバロってなんか可愛いね。他にはなんかないの？まだまだあるぜ。例えばこれだ。最近世界が俺を拒絶している気がするんだ。体に流れるエルフの血が言うんだよ。お前の居場所はどこにもない。てな。お、to by się nadało do jakiejś podziwnej książki fantazy。いつか使えると思ってメモを取っていた。機械が出やがったな。Diet jest najlepszym człowiekiem。様が覚えているように、たとえ自分が忘れようとしても過去は消せねえってことだ。ジョーちゃんも覚えておきな。私のことを覚えてる人がいるといいんだけどね。Tak, żeby można było wyciągnąć jakieś żenujące historie z Ikiofii. どこかにあるだろう。神様がいた痕跡ってのはどこかしらに残っていてもおかしくねえ。心配しなくても頼りになる相方が調べてくれるだろうがな。うん、そうだね。ありがとう。そうだな。アバロも俺も結局のところ。人は一人じゃ生きていけねえからな。手を取り合って協力し合おうか。
To była bardzo fajna rozmowa. Jeżeli ktoś upominał, to mocno zalecam wrócić do niej i ją przeczytać. Diet zaczął obgadywać Avaro z Fiją i zaczął opowiadać o tym, jak był młody i głupi. Czekaj, otwórzmy zdjęcie Avaro, żeby to widzieć. Może tutaj. Uwierzcie albo nie, ale to coś za młodo było emo i miało bardzo negatywne podejście do świata. I teraz Diet się z tego bezlitośnie nabijał, opowiadając o tym Fii, a Fia uważała, że to bardzo urocze wszystko było. Avaro oczywiście był bardzo, jak to się mówi, zawstydzony tym. Nie chciał, żeby Diet opowiadał o jego przeszłości, kiedy był młody i głupi. No i to chyba w sumie tyle. A, Diet, poza tym, że opowiadał o tym, dodawał również swoje komentarze i tą swoją artystyczną interpretację tych cytatów, a ponadto ma świetną pamięć do różnych żenujących rzeczy o innych osobach, więc Diet jest najlepszą osobą na świecie. Dobra, Majki, co tam masz? Czekajcie, czekaj, muszę psa przygotować. Chyba nie powinien być potrzebny w tej scenie, ale wiecie, nigdy nie wadzi. Jeżeli będzie tylko rozmowa, to okej. Okay. Jak dla mnie to jest dosyć życiowy komentarz. Czasami poświęcenie się jakby, żeby zrobić coś, żeby tak, żeby być lepszym człowiekiem, żeby nauczyć się czegoś nowego i żeby się nauczyć się czegoś nowego i żeby być w tym dobrym, to jest coś, co rzeczywiście daje poczucie wartości osobistej. Nawet jeżeli sama nauka może być męcząca. まだまだですよ。もっと成長しなきゃです。
るかもしれません。No i Orby się z tego ucieszył. Tate, Kami-sama ga soba ni ite, aruite ugokeru oshiro ga aru nante, konna no sekai ni hitotsu shika nai desu mon. Sekai ni hitotsu dake no basho de, kono sainou wo zonbun ni medatasete yarimasu. Może Fia niech cię da awans na nadwornego magika. Na pewno nikt nie pogardzi. Awara nie mógłby żyć, nie mając profitów przed sobą. Jasne, Majki, zarabiaj więcej kasy. Wszyscy będziemy z tego szczęśliwi. Dobra, Majki wpadła do nas, żeby nam powiedzieć, tak, porozmawiać o tym, jak się teraz czuje. Generalnie wcześniej miała bardzo niskie poczucie samooceny, ale dzięki temu, że zaczęła się uczyć magii, mimo iż sama nauka jej za bardzo nie ciekawiła, nie lubiła jej, to bardzo lubiła to, że staje się potężniejszą magiczką i że magia wychodzi coraz lepiej, że coraz lepiej potrafi czarować, to jej się podobało. No i dzięki temu stała się bardziej pewną siebie osobą i no, chciała podziękować Awaro za to, że ją zatrudnili i że dali jej okazję na naukę i taki rozwój. A poza tym tak, mówiła, że jej cele się zmieniły trochę i że bardzo chętnie zostanie w fortecy na zawsze i bardzo... Tak to ujęła? O, że bardzo byłaby chętna zarabiać na fortece, gdyby była sławną na cały kraj magiczką i mogłaby ze swoich
zdolności magicznych utrzymać całą fortecę, to byłaby z tego zadowolona. Dobra. Coś jeszcze? Nie. Tutaj mamy kolejne ciekawe odwiedziny.重度の症医で苦しむ患者の苦痛を和らげることができる。問題はない。報酬はちゃんと用意してある。どうだ？ なかなかの一品だろう。 Tak, reflekt jeden. じゃあ何が不満だ? 俺か? こんな工房を開いていながら依頼者で仕事を選ぶというのか? そんなことは知っている。だから腕がいいと評判のお前に頼みに来たのだ。とにかく頼んだぞ。ここらでは入手が難しいから、お前にやってもらわないとこっちも困るのだ。 Okej, okay, to też jest jeden. To też jest jeden z wyborów moralnych. Przyszedł do nas jakiś gość i powiedział, że chce, żebyśmy zrobili mu jakiś narkotyk, Phantom Grass. I tak, możemy to zrobić, możemy nie zrobić. Nagroda jest akcesorium, które daje Reflect 1. To jest 10% szansy na zwrócenie przeciwnikowi zadanych obrażeń. Ale to jest mało użyteczne akcesorium. A nie wiem dokładnie, jakie są konsekwencje tego eventu, czy go zrobimy, czy nie. Wiem, jakie są konsekwencje, jeżeli go nie zrobimy. Ten Phantom Grass zostanie tutaj na szczycie listy do końca gry. Gość się chyba tam obrazi w którymś momencie, jeżeli mu tego nie damy. Ale nie wiem, czy to potem można jakoś usunąć ten Phantom Grass z tej listy. Dobra. To by było tyle. Mam jeszcze dwa eventy. Ten to jest obrona fortu przed duchami. Duchy w końcu pierwsza fala przybyła. Zajmiemy się tym w odpowiednim czasie. To jeszcze nie będzie najbliższy moment. A to... to jest tak, kolejna scena hentai. Tym razem z Ranri. Tak, pamiętacie tą miksturę, którą wychlała w parę rozdziałów temu, okazuje się, że ona ma efekty uboczne. Nazwijmy, że to jest taki jakby afrodyzjak, żeby nie ująć innego słowa. No i cóż, ten event się tak, te efekty uboczne tego ma zaradzić czy coś, no nie wiem, wiecie o co chodzi zresztą. Dobra, w następnym odcinku chyba wybierzemy się do tej kopalni, którą odkrył event dla Katorit, bo tak, tam będzie coś specjalnego dla Katorit do zrobienia i no, poza tym nowa miejscówka do zbadania. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!